Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się w nowej scenerii przed Urzędem Miejskim w Strzelnie. Zamontowaliśmy piękne maszty, na których zawisła nasza piękna flaga narodowa. Zawisła flaga z herbem Strzelna i flaga Unii Europejskiej. 28 czerwca obchodzimy jedno z wielkich, z największych świąt, jakie może tylko dotknąć społeczeństwo. Święto demokracji, czyli niezależne wybory, w tym wypadku, w których będziemy wybierali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa zapraszam na te wybory. Zachęcam wszystkich niezdecydowanych, zdecydowanych, wahających się i tych, którzy już dawno wybrali w swoim sumieniu kandydata. Zachęcam do udziału w wyborach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nieobecni nie mają głosu. Nie ukrywam, że bardzo ciekawą inicjatywą jest możliwość wygrania przez społeczeństwo, które zdobędzie, przez społeczeństwo, przez gminę, która zdobędzie największą ilość głosów, największą frekwencję samochodu dla Straży Pożarnej. Mogłoby być to elementem naszej ambicji strzelnian, że strzelnioki pokażą całemu województwu, jak głosują i o taki samochód powalczymy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie 28 w najbliższą niedzielę do urn wyborczych, do lokali wyborczych na terenie całej gminy, do wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.